Czołem ludziska! Witam was serdecznie w kolejnym odcinku z... The Bookbound Brigade! Tak, moi drodzy, jesteśmy tutaj. Skończyliśmy gdzie? W tej jaskini. Teraz w tej jaskini można sobie połazić i posprawdzać co i jak. Ja sobie to próbuję przypomnieć. Okej, jak się robiło dziwne... Okej, dobra, jeszcze przypomniałem, jak się robiło dziwne ustawienia i w ogóle jakim cudem... Ja nie pamiętam tych w ogóle, czekajcie. A, bo myśmy przyszli z tamtej dziury. Dobra, okej. Okay. Przyszliśmy z tamtej dziury, co ja powiedziałem. Oj, co tam było? Co to mi zadaje? Ach, bo tu jest jakaś ledwo widoczna dziadyga. Tam jakiś jest kolcowład kolorowy. O panie! Dobra, widzę, że chyba właśnie trzeba będzie tutaj przetestować. Ok! Przetestować. Nowy układ. Także proszę tu poczekać. A może przejdziemy dalej? Może... No kurde! Kurde, no muszę się wtrybić w tę grę teraz. To chyba nic nie pali mnie chyba jednak. O kurcze. No pfff! Ta gra, muszę powiedzieć wam szczerze, że ta gra ma bardzo takie... Wręcz bym powiedział, że pixel perfect zadania do zrobienia. Czemu ja ruszyłem tak już tak wcześnie? To jest dziwne. Okej, dobra, ona ma takie tutaj wyzwania. Oć! Dobra. Kurczę, i tam chyba trzeba było już zmienić formację. Ja pitole, niby takie... Kurczę, taka popierdółka, a jednak trudna. No zmień, o Jezu, co jest? Nie ten przycisk, ja nie mogę jeszcze... W ogóle to też nienaturalne jest dla mnie jeszcze zmiana tych formacji. No właśnie, widzicie, już któryś raz próbuję to zrobić i kurczę. Okej, okay, już. Bo to jest lewy bumper i Y, a potem X, żeby zresetować. I za chwilę zobaczymy, co się stanie w ogóle, jak stracę pełne życie. Nie wiem, co się stanie. O, już, zmieniłem. Dobra, jest. Ale tutaj jest jeszcze gorzej. O nie, to był dopiero początek. O Jezu, Celeste przy tym to wysiada. Celeste było easy. Przy tej grze, o. Nie wiem, co teraz. O. Uff. Dobra, rozjechało się. Okej. Okay. Oj, mogę przejść dalej w sumie, ale tak wolę jednak. Delikatnie, spokojnie, bo tu cholera wie. Co tu jeszcze wymyślą? Wolę poczekać. I dać się, jak znam życie, jak się spala, to mi wywali do samego początku, więc no nie ma. Nie ma co ryzykować. W sumie już bardzo mało jest. Panie! Bardzo ma. Hitboxy są niesprawiedliwe. Hitboxy są po prostu przewalone w trzy dupki. O masakra. Zdecydowanie. Hitboxy tutaj to jest jakaś porażka. Dobra, zobaczymy, że teraz mi się uda. Oj, mały błąd. I znowu spalę dupkę sobie. No tu muszę bardzo. Uwaga! No nie! No nie! Przecież to jest jakieś chore. Dobra, na szczęście nie jest to. Fuck! Już widzieliście, że ja podchodzę tu już z połową zdrowia, tak? Już widziałem, już kilka razy zginąłem też tutaj na tych... No przecież niewiarygodne to jest! To jest... Ale to jest frustrujące, muszę wam powiedzieć. Jestem sfrustrowany. To jest tak perfekcyjnie... I na padzie, naprawdę, on bardzo szybko ta postać chodzi, nawet ledwo wychylę... Ja pierniczę, ja ledwo wychylę gałkę... I oni po prostu lecą jak porąbani. Może na klawiaturze? Na klawiaturze też, kliknę i też idą mega szybko. Kurde. No dobra, oj, muszę powiedzieć, że gra zalicza minus. Z jednej strony, wiecie, no ja często lamię, tak? Ale są rzeczy, które czuję, że lamię, ponieważ jestem lamą, a czuję, że są rzeczy, które są trochę niesprawiedliwie ułożone, tak jak hitbox. No mówię, tutaj jakby... No proszę, no to przecież za mało czasu mam na to, przecież w ogóle... Jaki tu w ogóle nie ma wyboru poziomu trudności, sobie wyobrażam, jak normalni gracze muszą mieć tutaj, jak muszą tutaj bluźnić przy tych momentach i jak będą bluźnić. Uważam, że trochę przesadzony poziom trudności, jak na sam początek gry. Uważam, że trochę przegięcie, zdecydowanie. Szczególnie, że jeszcze się o, no właśnie, niby fajnie, że się gibają, ale kuźwa. Ale to gibanie mnie jeszcze bardziej wyprowadza z równowagi. Muszę patrzeć tylko na Dorotkę w takim momencie, zależy kto tam na dole stoi, bo to się zmienia. Ale tak czy siak, kurczę, powiem wam szczerze, że no nie. Nie mam fanu z przechodzenia tych wyzwań. No, no gdzie? No czym dotknąłem? Przecież niewiarygodne to jest.
No nie wierzę. O Jezu, moi drodzy, mam ochotę wyłączyć grę. Naprawdę, kurczę, no dawno mnie tak nie sfrustrowało jakieś wyzwanie, przecież to jest dopiero początek gry. A ja już się czuję tak sfrustrowany, że mam ochotę po prostu dać sobie spokój z Bookbound Brigade. Kurczę, taki fajny pomysł. No kurczę, będzie... ja się spodziewam, że będzie narzekanie na to. Ludziom nie będzie się to podobać, że to jest tak to, tak to wymyślone, tak mi się wydaje przynajmniej, no bo... kurczę, no... it's not fun, po prostu. No nie wierzę. No czym dotknąłem? Bo się zabujał? Mam wrażenie, że czasami moja postać się zabuja za bardzo i poleci ten pierdzielony ogień. Jachrzanie, co za idiotyczna zagadka. Ona nie jest zagadka, wyzwanie, no idiotyczne. No wciul! No po prostu, nawet jak oni się gibią, za bardzo się gibną moim zdaniem, to oni już płoną, przecież... już mi się nie chce, no. Tak sobie myślę, że kurczę, jakimś cudem całe szczęście dali te strzałki na dole. Oj, przez co widać na tych... czekajcie, muszę się skupić. O, Matko Boska, wreszcie. Najbardziej frustrujący moment w grach indie ever. Naprawdę, dawno nie czułem się tak sponiewierany. Dobra, mówiłem o tym, że... że dobrze, że chociaż dali kurczę te strzałki tam, żeby widać, gdzie trzeba stanąć, ale... no nie. Fatalnie. Tam jeszcze było zejście, oczywiście, tam widziałem, patrzyłem na to zejście, ale na razie zostawiam. To jest jakieś przejście. Mam wrażenie, że to jest przejście, które widzieliśmy chyba kiedyś. Ups! Aha! Sprytne. To chyba jednak nie widzieliśmy tego przejścia, okej. Okay. To jedynie teraz, gdzie mogę pójść, to tutaj mogę pójść. Teraz tak, no bo jak już rozmawiamy sobie o rzeczach, które są troszkę frustrujące, musimy porozmawiać też o tym, że ten świat wydaje się pusty. Mam wrażenie tutaj, że niby wszystko ładnie okolorowo, ale on jednak jest... no niby są jakieś tła, niby są jakieś rzeczy, ale on się wydaje strasznie taki pusty. Miałem ten sam problem z Monster Sanctuary, powiem wam szczerze. Fuuu! Co to za smrodzenie? Rozumiem, że tu nie mogę za bardzo nic z tym zrobić. Tak, to zdaje mi obrażenia od smrodu. Kurczę. Smrody puszczają, potem uciekają. Dobra. To mi to zdaje rzeczywiście obrażenie, jak tam stoję. Kurde. No jak im zadawać w ogóle obrażenia? Gdzie są małe ludki, które powinny atakować te szmergle? Nie ma żadnych ludków, to ile muszę oberwać? Nie mam żadnych specjalnych zdolności też. Zadawanie im obrażeń jest cholernie trudne. No zobacz, nawet podejść nie mogę do niego w tym momencie. Muszę wejść i zadać sobie obrażenia, żeby móc... o właśnie. Prawda? Oj, Bookbound Brigade. Po pierwszym odcinku podobałeś mi się, ale tu jest... tu jest ostry słabiks. Nie czuję fanu. Halo, co się dzieje? Od dawna nie czułem po prostu takiej frustracji jak dzisiaj. W żadnej grze. Piernicze. Bo widzicie, jak wszyscy zadają combo, to wtedy dopiero chyba jestem w stanie jakoś to przeżyć. Pierdziele, będę stał w środku i będę zdawał im obrażenia. Jak coś czujesz, to chyba jedyny sposób. Żeby nie wszyscy zagadali te krytyczne obrażenia, żeby można było... faktycznie jakoś poradzić sobie z tym typem, bo gdyby on jakoś... gdyby trochę miał inny moveset, to na razie ma kiepski moveset moim zdaniem. Trzeba naprawdę narobić kombosu, żeby w ogóle w niego zacząć bić. No bo jak inaczej w niego trafić? Jak on jest tak szybki, zobaczcie, nawet nie jestem w stanie... ile ja mu zadam obrażeń? Cholernie mało, nie? On zawsze jeszcze ucieka, więc to jest... tylko pytanie brzmi, czy może tu jest jakieś... może ja czegoś nie rozumiem? Na przykład tak będzie łatwiej zadawać mu obrażenia, nie wiem, może... może cokolwiek, ale on tutaj... uciekłem? O Boże, co tu się stało? Aha! Jeszcze po całej tej zabawie... dobra, czekajcie, czekajcie, po tej całej zabawie jeszcze mamy... ledwo żyje, jeden cios i po mnie. To się udało? Nie, to jeszcze nie koniec. Dobra, deadłem.
Ja pitole! Ja myślę, że to jest jedno wyzwanie, a tu się kurczę okazuje, że ich jest naprawdę mega dużo, tych wyzwań. Więc co, pójdę sobie do tej jaskini, zobaczę, może tu będzie coś ciekawszego. Rany! No muszę powiedzieć, że... po prostu love-hate relationship, no. Cześć, jestem pod... a tam też mogłem pewnie wejść. Dobra, bo ja też mam podwójny skok, mogłem tam też wejść, tam była taka platforma, ale na początku... O nie. To znowu to. Wydaje, że muszę się jakoś... tak ustawić i uważać, nie wiem, czy to od razu ubija, czy co to robi. Ups, no to na pewno. Okej. Chyba, że tu jestem, czekajcie, może jestem w stanie tutaj się jednak... urna, przedostać, ale... nie dostawać obrażeń, czekaj, zobaczymy. Da się, super. Ale... no kurna... game is supposed to be fun, right? Właśnie. Nie czuję fanu w przechodzeniu tych wyzwań, one są po prostu... jakieś wyśrubowane. Do tego cały czas spotykam... widzicie, cały czas spotykam... To jest symulator spotykania non-stop przeszkód, których nie da się przejść. Aha, dobra, patrzcie, to jest to zejście. Zrobiłem kółko, tak? Tędy bym ostatnio zszedł, bo żeśmy robili to wyzwanie tam. Także na razie... na razie czuję, że jest to dość ostry symulator... nieradzenia sobie... z pułapkami. One są naprawdę wyśrubowane. Kurna. Jak wyśrubowane muszą być teraz moje tutaj skoki? Mogę sobie z tym poradzić. Zresztą też tak jak sobie myślę o tym sposobie ulepszania moich bohaterów, no nie ma opcji. Muszę być tak. Ale oni bardzo wysoko skaczą, dlatego... tu jest problem, tak? Oni bardzo wysoko skaczą. Przez co, jeżeli chciałbym to jakoś tutaj zrobić to dobrze, to musiałbym chyba lekko spod... aha, myślałem, że skoczę lekko i wiecie, z nad wody, ale chcę delikatnie skoczyć. Tak, także czuję, że to będzie bardzo szybka moja gra dzisiaj. Skończy się rage quitem jeszcze, zobaczycie. Okej, to trzeba może delikatnie skakać. Jezu, to jest aż cztery takie są skoki. Fok! Fok! Wiedziałem, jak się lekko sofnę, to już wpadnę pod ogień. Albo trafiacie idealnie, albo nie trafiacie w ogóle, ewidentnie. No dobra, ale jeszcze... kurczę, a to jest właśnie różnica pomiędzy takimi grami, a grami a Celeste na przykład. Przy Celeste czułem frustrację, ale w życiu nie pomyślałem sobie, że poddaję się, tak? A tutaj wręcz bym powiedział, że no właśnie, jakoś tak... tu przeskakiwać trzeba, czekać, jakoś wymyślić sobie inny sposób poradzenia sobie z tym problemem. Okej, dobra, tu przynajmniej dało się jakoś wymyślić coś, ale... no ogólnie... no nie wiem, no nie wiem. Oj, oj, dobra. O nie, przecież to jest... nie mówcie mi, że cofnie mi tutaj. Ja pinkole. Ja żeż w mordę jeża. Cukiereczek. Kurcze. No niewiarygodne. Tak, więc na przykład w takich grach jak Celeste czułem, że... czy w Hollow Knight, czułem, że poziom trudności jest wysoki, ale jest to... sprawiedliwie wysoki, może tak. W sensie, że jestem w stanie to spokojnie zrobić i czułem, że lamy wynikają po prostu z tego, że lamię, a nie z tego, że gra jest tak wyśrubowana, że po prostu nie czuję fanu na przykład z przechodzenia challenge'y albo z przechodzenia wyzwań. Tutaj niestety muszę przyznać, no, jak już nie chcę się powtarzać, tak, ale no, nie jest dobrze. O fuck, co ja teraz wymyśliłem, że jak ja się zacząłem cofać, nie mam pojęcia. Także, znaczy rozumiecie, no to może być tylko ja, to mogę mieć tylko ja ten problem, może u was, wy nie będziecie mieli tego problemu, ale tak jakby oglądacie mnie grającego, tak, więc średnio by było, gdybym grał w coś, co nie sprawia mi fanu, prawda? Nie chcę na razie jakby wieszczyć tutaj nic za dużo, ale jestem ciekaw waszej opinii ogólnie też na ten temat, ale no ewidentnie coś nie tak jest. Dobra, tutaj jest takie przejście, zobaczmy w takim wypadku, co jest tutaj. I tak sobie myślę, też frustrujące jest dość mocno dla mnie, w tym momencie jeszcze przynajmniej, to, że... na chwilę obecną, że przede wszystkim bardzo dziwnie działa menu. Pod selectem mamy coś takiego, pod startem mamy... i to zobaczcie, jak chcę bardzo szybko się przemieścić, potem się coś zmieni. Tutaj zobaczcie, widzicie, jak to się bardzo, bardzo wolno, o, przemieszcza. Trzeba się naczekać i jeszcze zaznaczać to, bo... i teraz jakiś syfsiek zaznaczył gdzieś jakiś tutorial na dole, powiedzmy, że tutaj.
Aha, w ogóle najlepsze jest to, że moje czytanie z Killinie, jeżeli ja zginę, to nie zapisuje się. To też odkrywanie tych znaczników zapytania jest związane, tych wykrzykników jest też związane z tym, że o Jezus Maria, że zapisuje grę, więc nie warto tego czytać przed punktem zapisu nawet. O nie, to kolejna dziwna mechanika. Okej, okay. Muszę przyznać, że zaczynam zauważać więcej pozytywów niż negatywów teraz. A takie wywarło na mnie pozytywne, kurcze wrażenie z początku, to jest też fascynujące. To mi trochę przypomina takie... To mi przypomina Mario. W Mario były takie przestawiające się shitki. Jezu, cały czas... No i zobaczcie, jest komnata i wszystkie komnaty wyglądają identycznie. Schematycznie, bardzo mocno schematycznie, zauważcie. Jeszcze cały czas nie umiem tego włączyć, no właśnie. Aha, świetnie. Dobra. Trochę obrywają. Dobra. Niby mechaniki fajne, ciekawe, ale jakoś tak... Wygląda też super, ale tak jak mówię, no teraz ja to widzę po prostu mega generyczne poziomy, tak? I to mnie teraz zaczęło przeszkadzać trochę, mimo że z początku myślałem, że to może takie tylko pierwsze wrażenie, jakoś tak na początku byłem po prostu jakoś zajawiony w tej grę, a teraz... Kurczę, z każdym krokiem widzę coś mniej lub bardziej... O, świetnie! I teraz co? No i tu jest przejście, które jest zamknięte, no ekstra. Teraz widzę coraz więcej takich malutkich problemów. No widzicie, jak jest stworzony ten świat. Jest ładny, ale jest identyczny w każdym miejscu. Porównajmy to chociażby z jaskiniami w Hollow Knightie. No też były... Nie dość, że korytarze były na przykład, nie wiem, urozmaicone, to nigdy nie czułem, że idę cały czas tym samym korytarzem. Tam są były jakieś małe elementy, które rozróżniały ten świat, prawda? Także... Kurczę, Bookbound. Pogniewamy się chyba. O kurna. Dobra, może trzeba zrobić jakoś tak od razu. Teraz pytanie tak. Czy ja mogę zrobić na przykład skok? Nie mogę, o. Dobra. To jest mega fucking precyzyjny, kurczę... Turbo precyzyjna Metroidvania. Dobra, ja sobie teraz znowu muszę wejść i to jest najgłupsze, co może być. Wchodzę. I teraz przelatuję, chyba myszką przelecę szybciej. Gówno prawda, myszką nie mogę nic zrobić, co jest ciekawe. Scrollowanie tak samo jest słabe, o Jezu. Moi drodzy, dawno nie miałem odcinka, gdzie po prostu ewidentnie rzucam hejtem w grę. No, dawno nie pamiętam, żebym jakaś gra aż tak mi zaszła za skórę, żebym nic innego tylko na nią narzekał. Fascynujące to jest. Szansie, moment. I też ogarnięcie tych tutaj, tych małych właśnie detali związanych ze sterowaniem, też jest takie... Jakoś nienaturalnie przychodzi mi nauczenie się zmiany formacji, ale to może po prostu jest kwestia, to akurat myślę, że jest kwestia po prostu przyzwyczajenia się do sterowania i tyle. Okej. Okay. Co to jest za dynks? Fuck, to zadaje mi obrażenie. To ja to muszę zdążyć zrobić formację i skoczyć? Dobra, ale otworzyłem, tak? Więc to jest sukces. Kurczaczki. No dobra. I jeszcze się nie poddaję, chociaż tak jak mówię, no każda z tych jam wygląda identycznie. Cała ta jaskinia jest identyczna w każdym miejscu. Ja właśnie, i teraz to zejście. Widziałem to już chyba ze 3 razy takie zejście. Nic nowego. Nic nowego. Czy tu już byłem tak pusto tutaj? Co to jest za... A mi się wydaje, że tu byłem. No, przyszedłem naokoło po prostu, okej. Okay. I wróciłem do punktu wyjścia. I znowu zabawa w ogniki. O, tu będą jaja. Coś włączyłem, okej. Okay. Jeszcze, niby to majtanie jest fajne, bo to taka fizyka, tak? Też jarałem się tym, że ta fizyka faktycznie tu jest widoczna w tej grze, a... A teraz czasami ta fizyka przeszkadza. Wow, Lost Object Found, co to farma, ale to jest tylko quest. Zobaczcie, że w całej tej grze zdobywamy tylko 2 surowce. Non-stop życie. Życie akurat to dobrze, że się zdobywa tak często. Ale albo życie, albo rzeczywiście hajsy. Które cały czas non-stop możemy wydawać, w sensie w locie.
A do tego, kurczę, czuję, że... No sorry bardzo, ale dlaczego każda postać ma dokładnie to samo i to jeszcze... Dlaczego one mają... Dlaczego tutaj więcej energii kosztuje 3000, a na przykład tutaj kosztuje tylko 1000? Skąd pomysł na takie porozdzielanie, tak? Bardzo wolno te skille się odblokowują, na razie przynajmniej. Więc, no nie wiem, jakoś tak... Czy... No, zaczęło mi zgrzytać. Też, kurczę, pamiętać, no dobra, jest mapka na szczęście, więc można pamiętać, gdzie się było albo gdzie się nie było. To jest library. Chociaż w sumie teoretycznie, nie wiem, czy ja pamiętam, gdzie ja w sumie... Library, tu drugi jest library, okej. A gdzie w sumie jestem teraz? Czekajcie, legenda. Brigade, a pod B jest brygada, okej, dobra. No dobra, idziemy. Na razie idziemy dołem, właśnie nie pamiętam też, gdzie wszedłem, gdzie nie wszedłem. O nie. Okej. Pierdziaki. Dobra, pierdziel. Trzeba te przeciwników tu trzeba jakoś tak z daleka. Czy dobrze jak są małe, kiedy są dość duże, nie? O, cannonballa ładnie zrobiłem. Chyba wolę tak atakować go jednak. Ono tu. Ono tu, dziadu. Dobra, po tobie już. Czyli w sumie i tak mamy tu wyzwania, gdzie trzeba po prostu i tak maszować X-a, tak? Znaczy, z początku myślałem sobie, no dobra, to jest coś innego, bo trzeba jakieś formacje robić i tak dalej, ale wszystko i tak sprowadza się do napierdzielania w X. Chciał, nie chciał. I tak bijemy tego biednego X-a i go gwałcimy wręcz, bym powiedział. Okej. Okay. I tu było się trzeba dosyć tylko po to, żeby włączyć jakieś płomienie w przyszłości. Tam rozumiem, że nie wejdę. Mam za mało jumpów, może triple jump tu jest dostępny? Się okaże. I nie mogę dwa razy przechodzić przez ten sam checkpoint, żeby zapisać grę. Chyba, że... Czekajcie, a może jakoś przycisk jakiś zadziała? Nic. Jak mamy checkpoint, to teraz... Jeżeli będę ginął jakoś w jakiś sposób, to... To mi wróci do... poziomu wyjściowego. Czyli nie będę... Teoretycznie będę miał niezapisane to, co zrobiłem tam. Okej, tu jest wyjście chyba do kolejnego świata, albo powrót. Co to robi? Otwiera przejście. Okej. No tylko boli, że te korytarze są takie geometryczne. Boli. Niestety boli, bo ten świat wygląda cały czas tak samo. Niestety. Okej, no w sumie nie wiem, co robię, ale przechodzę na razie. Przechodzę przez różne te strefy. Okej, tutaj jest... Tu jest to do otwarcia. I tu jest pewnie... Jedziemy teraz windą. Okej, tu już jakiś element zagadki jest, tak? Trzeba... O, panie! Rozkminić co i jak. Aha. Dobra, świetnie. To teraz pytanie tylko co dalej. Aha, i wróciła. Czy muszę teraz to jakoś zamknąć? Znaczy, czekajcie, jak to zamknę? Znaczy, jak to teraz otworzę, to co dalej? Okej, okay. I teraz tam to jeździ cały czas. No właśnie, tam ta winda cały czas jeździ. Muszę poczekać, aż przyjedzie znowu. I teraz się tam dostać bardziej wyżej. Dobra. Dziwne jest to, że przy tej windzie nie rusza się łańcuch. To jest mega dziwne, nie? Jak ona jeździ po tych łańcuchach, a te łańcuchy się nie ruszają w ogóle? Jeden łańcuch powinien jechać w dół, drugi powinien jechać w górę. To byłoby logiczne. W ten sposób by się raczej... To wtedy bym logicznie rozumiał, że tak się poruszamy tą windą. Old Settlement! Okej, chyba jesteśmy w tym miejscu, gdzie byliśmy kiedyś od drugiej strony. Investigate Fishman and the Pirate Camp. Okej. Pirate Camp. Dobra, my się wydaje, że właśnie wyszliśmy sobie... Znaleźliśmy wyjście z tego... Tak, widzicie? O, tu było... Tam spotkaliśmy jakiegoś zioma, nie pamiętam już kto to był. A teraz udaje nam się dotrzeć tutaj, do Pirate Camp. Czyli do obozu piratów. O! Czyżby walka?
Egad, what are you scurvy dogs botherers doing in my pirate camp, and where are my camp pirates? Ah, yes, your pirates. You will laugh about this one day, but they've been turned into fishmen, sorry. Arhar, this good news to me ears. It was payday for them. Now I have saved a fortune you blockards want to steal from me. Uh-huh. Oh, no, sir. Even I, Robin Hood, have no interest in your fortune. We only seek Bob. Yeah, I heard that was missing. Be on your way, then. I'll not fight you. You big haddock smelly coward! You will make fish cake out of you! Come on, put them up! That does it! A fight to the death it is! Oh, cramps! No i mogliśmy uniknąć walki, dzięki laska. No dobra, walka z bossem. Czego drzesz, ryj? O, dostał w ryj, dobra. I napierdzielanko. Jedziemy. No właśnie, maszowanie X, nie? Dobra, i teraz co? Przyjadą znowu. Dobra, znowu koledzy. Okej, dobra, i mamy go bardzo ładnie zrobionego tutaj. Ładnie go porobiliśmy. Teraz musimy jeszcze raz zrobić dokładnie to samo, trzeci raz. Prawdopodobnie. O nie. Dobra, może se postrzelać. I shot the albatross. Dostaliśmy achievement. Yay! Szybkie to było. Ho, we certainly tore the ancient mariner a new bottom, didn't we, chaps? I love a good punch! Wiki, he was going to let us go! In future, don't pick unnecessary fights, please! Shut up, king! Remember, behind every great king, there is always a great queen telling him what to do! That queen is me! Please, my lords, don't start a royal rumble! We must keep exploring the island to find out the pirates were turned into fish! Why pirates turned into fish? Nie wiem, czemu się zmienili w rybę i coraz mniej mam ochotę sprawdzić. Okej, zobaczmy. Tam nie wskoczę. A już byłoby coś ciekawego, gdy można było tam wskoczyć. W sumie Guacamelee też myślę, że cierpią na to samo, co cierpi w momencie Bookbound, że te rzeczywiście plansze były trochę... No troszkę też takie generyczne, też takie bardzo podobne do siebie, ale nie odkryliśmy nawet wszystkich sekretów tam pod spodem. O kurde, co to jest? Oh my! Our exploration of Treasure Island is over, folks! Look, a huge chasm! Chasm chyba to jest. Carved by the red hot molten lava. Dang, this is tricky! You are right, my little hero. To assist you in your mission, I also recruited Cassandra, whom I sent to scout the Dominion of Empires. Find the thematic book and go back to the library to access the Dominion of Empires. Find the Dominion of Empires thematic book in the library to join Cassandra. A mogę pogadać z tamtą laską? Nie mogę. Chyba, że to ona jest Cassandra. Ciężko powiedzieć. No dobra, mamy ogólnie wrócić. Zobaczymy, czy jakieś tu... O, jesteśmy znowu. Pod ziemią. Dobrze. Jesteśmy pod ziemią i szukamy kolejnych przejść. O, i zamknięte, ponieważ nie mamy odpowiedniego skilla. Także aż powiem wam szczerze, że... I właśnie, dlaczego uwielbiam Hollow Knighta? Też przy okazji, to taka gra otwiera mi oczy, muszę powiedzieć, na wiele spraw. Hollow Knighta uwielbiałam też za to, że jeżeli rzeczywiście... O nie, nie chcemy tam spaść. Jeżeli rzeczywiście mieliśmy jakieś strefy zamknięte, to nie czuliśmy się jakoś... Nie czuliśmy, że one rzeczywiście jest ich mnóstwo, że na każdym kroku faktycznie ta... Że na każdym kroku jest coś zamkniętego, tak? Że coś nie możemy zrobić, więc cały czas spotykamy na ściany, których nie możemy przebić. I strasznie daleko trzeba teraz iść, żeby do tego powracać. W Hollow Knightie na przykład tego nie czułem. Czułem natomiast wielki fan z odkrywania nowych zdolności i rzeczywiście tam łażenia gdzieś. Pamiętam, że to na przykład jedno miejsce czy dwa miejsca, pamiętam, że to jest związane z tym, okej, super. A tutaj jest nawalone tych miejsc, które są dla nas zamknięte. Pokazując nam, że o, tutaj dużo umiejętności będziecie musieli poznać, żeby to poprzechodzić, ale jakoś tak czuję bardziej, że to mnie zniechęca. Zniechęca mnie to, że widzę, że one są, wszystko tu jest poblokowane. Ja bym chciał, kurczę, pootwierać te rzeczy, żeby na przykład w tej strefie na przykład było dużo jakiegoś z jednym skillem związanego, albo z dwoma. Tu non-stop jest na rozwalanych tych rzeczy kilkanaście. Teraz pytanie brzmi, czy mapa podpowiada mi, gdzie mam się... O, tutaj jest, dobra, w tym pomieszczeniu widzę, że jest ktoś do pogadania. Tylko nie wiem, czy tu jest właśnie... O, proszę bardzo, tu jest jeszcze koleś, dobra.
Longjong Silver, how are you coping with this unbound frightfulness? Isn't it simple terrible? My oh my, yes, oh my, I could go on. Ahar, my hearties and other tropical pirate greetings. Find me treasure map and I'll cut a year all in. Shiver me timbers, gym lad, etc. Dobra, muszę przyznać, że na pewno mocnym elementem tej gry są te dialogi. One mi się podobają, ale lubię taką. Takie pitu-pitu. O kurcze. No dobra, okej. Fajnie to jest. Znaczy, podobają mi się teksty. Teksty są na pewno spoko. Troszkę może jakiś tutaj delikatny, może cringe'yk tutaj leci, ale... Tak czy siak czuję, że nie jest źle. Czekajcie, bo jesteśmy w głównej hali, a jednak mieliśmy pogadać... To jeszcze nie jest wszystko, jednak wróćmy. Mam wrażenie, że nasza koleżanka... Jak się nazywała? Joanna Darek. Jest gdzieś tutaj. A, tu jeszcze jest pan Shiver Me Timbers kolejny. No siema. Pewnie musimy znajdować te rzeczy tutaj dla nich. Oh, it's Thingy, pirate fellow. Quick, remind me, who is he before I embarrass myself? It's the Black Corsair, one of the most highly respected pirates ever written. Greetings, noble icons of the printed world. Would you like to go to find my skull and crossbones flag? Without it, I'm bone. I'm about as pirate as grandmother on a boating lake. Ale zobaczcie też, że mimo wszystko trzeba jeszcze zauważyć jedną rzecz, że te postaci cały czas chcą to samo. Każdej postaci mamy coś znaleźć i to jest szukanie w sumie przedmiotu po to, żeby im przynieść, żeby oni wynagrodzili jakoś nasze poszukiwania, tak? Gdzie jest, kurczę, Joanna Darek? Jakoś tak czuję, że chyba zapomniałem, gdzie ona jest. Tutaj nie mogę się tak przedostać. Tak troszkę jest pozamykane. Ale tu mamy jeszcze... Tylko teraz pytanie brzmi, czy to, że mamy tam znak zapytania, to oznacza, że jednak tam jeszcze z kimś mamy pogadać? Trzeba by go, kurczę, znaleźć. Tu na górę nie wskoczę na razie. To wymaga ode mnie dużo nowych skilli, których jeszcze nie posiadam. No właśnie, teraz to wygląda jakby tu jeszcze... Widzicie, gdyby ta mapa była jakaś taka dokładniejsza, to wiedziałbym, gdzie iść. Tak? Bo na przykład mapa Hollow Knighta, znowu porównuję do Hollow Knighta, no bo to jest dla mnie najlepszy przykład po prostu dobrej Metroidvanii, prawda? I na przykład taki Hollow Knight, to tam mieliśmy mapkę dokładną, wiedziałem, gdzie jest, chociaż nawet jeszcze lepiej. Jeżeli nie miałem odpowiedniej zdolności, aha, rozumiem. Nie miałem odpowiedniej zdolności, to nie mogłem zobaczyć, gdzie jestem, tak? Ale... mogłem widzieć dokładną mapę. Rzeczywiście, tak? A tutaj nie mieliśmy po prostu prostokąta, który tylko kształtem przypomina halę i nie wiadomo, co w środku jest, tak? A mogliśmy znacznik mieć i ten znacznik mógł nam pokazywać, co i jak, prawda? Ja chcę też questa wykonać jednego. Chcę zobaczyć, jak zareaguje... Tak, wrócić do koleżanki, której zbroję znaleźliśmy. Do Janny Darek. Tam też mogę na górę wejść przecież, bo mam podwójny skok teraz, to już mogę, nie? O, i tu kolejna osoba, aha, on cały czas czeka, aż mu znajdę coś tam. Także, no. Cóż mogę więcej powiedzieć? Mogę powiedzieć jedynie tyle, że to będzie chyba ostatni odcinek. Coś czuję, coś mi nie zgrzyta w tej grze jednak. Wybaczcie mi to, ale... No cóż, jak wam się podoba, to super, ekstra. No w ogóle jestem pod wrażeniem, znaczy pod wrażeniem, no cieszę się niesamowicie. Kupujcie, grajcie, tak? No ja jakby sobie daję spokój po tym odcinku. Niestety nie jest to aż tak dobre Metroidvanie, jak się spodziewałem. Ma za dużo takich mankamentów, które mi po prostu przeszkadzają. At last my flameproof suit of armor, bla bla bla. I mean bla bla bla. I co dostajemy za to? Quest complete. Dostaliśmy za to dużo... Pewnie tych... takich pieniążków. Co? Unfriending co? Na Facebooku co? I'm unfriending the lot of you on Facebook. Nie rozumiem dowcipu. Nie czaję dowcipu, ale okej, laska. Jak sobie chcesz. 2360 to tak strasznie mało. Tak, ale widzimy, Christopher Columbus jest dla nas na razie niedostępny. Water everywhere. O, nie wiem, czy możemy go gdzieś spotkać, czy nie. Ciężko powiedzieć. Dobrze, moi drodzy, dobrze, to tyle. Znaczy, no już jakby nie chce mi się. Muszę przyznać szczerze, że już mi się nie chce bardziej. Znaczy, z jednej strony może by mi się chciało, ale jakby... No, łażenie nawet tutaj
w Hollow Knightie też, no znowu porównuję do Hollow Knighta, tak? Ale w Hollow Knightie nie czułem problemu z tym, że się gdzieś przemieszczam, sobie łażę, no bo tam było też, no można sobie było pociopać i zebrać więcej geot i to było fajne. Tutaj natomiast, jakby już nie będę podsumowywał, nie będę powtarzał się jeszcze raz, co mi nie grało, co mi grało w tej grze. No po prostu jakoś tak, ona jest zbyt dla mnie tutaj też geometryczna, tak? No nie. Na początku było spoko, a potem jakoś poczułem, że jednak mogło być lepiej, tak? Mogło być lepiej, więc jak wam się podobało, mimo wszystko, bo może wam się podobało, to zostawcie lajka, komentujcie, subskrybujcie i będziecie na bieżąco. Ja wam serdecznie dziękuję. Po prostu dojdę do pierwszego tutaj jeszcze miejsca, które zapiszę mi grę i na tym materiał skończę, a tam nie przejdę. Wiecie, znowu jakieś przeszkadzajki, no niby fajnie, tak? Niby fajnie, że są takie rzeczy, o. I niby fajnie, że... mamy tutaj... Okej, sprytne. Niby fajnie, że mamy tutaj rzeczy, wiemy, że tu możemy wracać i odkrywać nowe rzeczy, tylko właśnie będziemy cały czas... Właśnie o to chodzi, już wiem jak nazwać to miejsce. I nazwać problem. Będziemy cały czas odwiedzać te same puste hale. Co innego, gdyby tu jakieś cały czas było jakieś wyzwanie, prawda? A my tu cały czas odkrywamy dokładnie ten sam zestaw pustych hal. Które w jakoś... No nie są jakby fascynujące, no przejść tutaj jeszcze raz tylko po to, żeby przychodzić jeszcze raz, łazić po nudnych po prostu korytarzach, żeby dostać się do jakiegoś sekretu. No nie do końca. Dungeon Floor minus 4. A Dominion of Empires, tyryryr architecture, but there is still a Starbucks somewhere. Old fashioned, we must find Cassandra. Cassandra, musimy Kasię znaleźć. Dobrze, to ja tu nie wiem, czy znajdę Kasię. Może kasę prędzej znajdę. Okej. Okay. Aha. Dobrze, a gdzie to jest checkpoint? Bo ja właśnie na niego w sumie liczyłem, że gdzieś się pojawi tutaj. No dobra, okej. Okay. Tak. Chrzanie checkpoint. Dziękuję wam bardzo serdecznie za tę serię. Wielka piona ode mnie. Trzymajcie się i do zobaczenia w innych grach na kanale. Cześć!